bo jednak Playtime to jest taka ikona trochę tego kanału, czyż nie? WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj, to zapewne nie jesteście tylko moim fanem, ale i fanem ogólnie klocków alternatywnych do klocków Lego, najbardziej znanych na świecie duńskich klocków. Szukacie dobrych alternatyw, wszak po to jest ten kanał WTF Klotz. W ogóle to fajny klotz, testujemy tu, czy w ogóle są fajne alternatywy Lego. I wiemy, moi drodzy, że są fajne alternatywy Lego. Rok temu, mniej więcej o tej porze, szedłem, proszę ja Was, do Lidla po właśnie klocki Playtime, które wtedy wyszły, chciałem zobaczyć, co to jest. Okazało się bardzo dobre, ba, nim rzucaliśmy o drzewo i nie rozwalały drzewa, w sensie, ale prawie. Byliśmy w ogóle w piękny vlog, jak idziemy je kupić do Lidla. I pewnie teraz wszyscy mnie spytacie: WTF Klocu, czemu więc w tym roku tak pięknie nie poszedłeś nam do Lidla? No otóż poszedłem, moi drodzy, do Lidla. Wstałem dla Was dziś o 7 rano. Czemu nie w zeszłym tygodniu, kiedy pojawiły się Playtime'y? No tak wyszło, miałem taką inną trochę pracę. Nie było mnie dosłownie fizycznie przez cały weekend i trochę przed. No ale mówię, dziś 7 rano, skoro świt, biegnę dla Was do tego Lidla, kręcę pierwszy pięknego vloga. Ale stwierdziłem, że testowo zrobię to na komórce. No i nakręciłem go i później się zdarzało, że nie działa, moi drodzy, coś z tym formatem w programie, którym robię obróbkę. No i tyle, moi drodzy. Stwierdziłem, jak Was nie zostawię, muszę coś dla Was nakręcić. Ważna informacja, bo na stronie jest większość dostępna Playtime'ów, jak wygląda i tak dalej, ich wersja. Natomiast ja niestety, znaczy, poszedłem dziś, czy czwarty, piąty dzień, jak one są w sklepie, no niestety wyboru już nie miałem zbyt dużego. Praktycznie w ogóle nie miałem zestawów tych za 70 zł. Prawie w ogóle też nie miałem zestawów, za 35 zł. Zostały mi tylko zestawy za 13 zł bez grosza i 7 zł bez grosza. Świetna cena. Był jeszcze statek za 200, ale no 200, kurczę, poczekamy, może jeszcze będą tańsze. Natomiast moje zadanie, co kupiłem, no właśnie, traćmy czas. Przede wszystkim Playtime Police, policyjny kład, moi drodzy. To jest jeden z pierwszych, no właśnie, tak samo jak rok temu to sprzedawane w Polibaszku. Troszkę nas, moi drodzy, mocno też boli to, że właściwie dostajemy wszystko to samo, co w zeszłym roku, plus kilka nowych zestawów. Okej, dla tych z Was, którzy nie widzieli moich poprzednich filmów, którymi Was teraz bombarduję w narożniku, super, bo to znaczy, że może Wam się to spodobać, może to kupić jeszcze w tym roku, tak? Ale liczyłem na całkowitą wymianę asortymentu, także tu pierwszy dokupiłem taki polibak, troszkę bardzo ciekawy, interesujący, pancerny wręcz skład policyjny. Moi drodzy, z mniejszych paczek kupiłem również Getaway Boat. No ten Zwol tutaj, sami przyznacie, wygląda naprawdę ciekawie, naprawdę interesująco. Zwol, jak się patrzy, czy jest złym klockiem? Raczej nie, bo to już wiemy, a myślę, że Playtime nie zgorszyły jakości, nie ma na to opcji. Oczywiście my sobie będziemy to budować, testować i tak dalej. Faktycznie pracuje to fajnie. Te zestawy mają po, no, średnio po 80 klocków, 87 i niecałe 80. Cena mówię 6,99, więc fenomenalna cena, jak za taką ilość klocków sobie przyznacie. Później jeszcze kupiłem 3, jak widzicie, duże opakowanka. 2 ze świata, moi drodzy, Ninjago. Pierwszym z nich jest Shuttle. Statek po prostu, bardzo ważny, i ta strona i ta jest identyczna w ogóle, więc nie będziemy tu więcej jej omawiać. Aż 170 klocków, moi drodzy, wiek to 5+. Więc mogę się bawić, no mocny to takim, no taki setem pojazd, nie? Ale czerwonego ninja jeszcze nie miałem, trochę ciekawych elementów. Wygląda to tak se zdecydowanie, no ale potestujemy, zobaczymy, moi drodzy, czy to jest w ogóle fajne. No, jakościowo raczej nie mam wątpliwości, bo wiemy, że jest fajne, ale zobaczymy, moi drodzy. A nóż widelec się zgorszyło od zeszłego roku, ale to raczej był, oni mieli ten problem, że raczej właśnie były zbyt twarde niż zbyt miękkie. No i Seaplane, moi drodzy, Seaplane, no wiemy dlaczego. No po pierwsze Seaplane, no bo Sea, wiecie, morze, wiecie, przystań klocków, mój sklep z Lego. No i po drugie, moi drodzy, tu widzicie, toż to Polaki, Polaki, toż to są Polaki. No właśnie, moi drodzy, polski akcent w tych klockach nam się pojawił. A że z City właściwie miałem do wyboru tylko to i tę policyjną motorówkę, wybrałem kupić sobie samolot. Może znów porzucamy w drzewa, kto wie. Także, moi drodzy, drugi opakowanko takie. No i trzecie, na deser kupiłem sobie bota, robota. Dosłownie robot, czyli znów kraina Ninjago, można by rzec, chociaż tu nie jest tak nazwana. Jakże drastyczna nazwa robot, aż oryginalnie. No i jest to taki megis biały ninja, także mamy z czerwonego, zielonego, zielony z zeszłego roku w pająku. No i tutaj również tego, 13 zł bez grosza. Naprawdę wygląda to fantastycznie, jeżeli chodzi o cenę. Jeżeli chodzi o jakość, wiemy, że jest dobrze.
Dlatego no, nie mogłem się oprzeć mojej drodze. Takie 5 paczuszek kupiłem póki co. Nie mówię, bo głównie kupiłem takich 5 paczuszek dlatego, bo chciałem kupić też większe zestawy. Niestety już ich nie było. Oczywiście co jakiś czas będę odwiedzał tego Lidla i być może będzie jakaś dostawa. Być może dokupię, znaczy jeżeli będzie, to dokupię większe zestawy. Także prawdopodobnie to może być, że to nie jest wszystko, co u mnie zobaczycie z Playtime'ów. I trzymajcie kciuki, żeby ta dostawa była, się odbyła. No i cóż, moi drodzy, no chyba z racji tego, że mamy duży przypływ tych Playtime'ów, to może minimalnie zwiększymy też tempo na tym kanale. Zupełnie tak jak na kanale gamingowym, gdzie wprowadziliśmy 4 odcinki do końca grudnia tygodniowo. Może i tutaj, może nie 4, ale nie 2, a 3, moi drodzy. Może 3 odcinki wprowadzimy. Zobaczymy, jak to będzie w grudniu wyglądało. Ale, moi drodzy, rozważam to. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, czy poświęcicie tyle czasu, by oglądać aż 3 odcinki na tym kanale, a ja wtedy rozważę, jeżeli tych głosów będzie dużo, że da się radę, czy to wprowadzić. Bardzo fajne klocki, bardzo tanie klocki, jakościowo ok, to już wiemy dziś, bez recenzji, natomiast wkrótce sobie to porecenzujemy, obejrzymy, zobaczymy i czy będzie tak samo śmiesznie, bo jednak Playtime to jest taka ikona trochę tego kanału, czyż nie? Spodziewajcie się wkrótce recenzji tego, wam bardzo dziękuję, że byliście kolejny dzień ze mną, zostawcie więc jakąś łapkę w górę, bym wiedział, że byliście ze mną, no i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz dzwonka, buta, karpia, paletkę, czy to tam się jeszcze zostawia. Dzięki, że byliście. Nadrabiajcie inne filmy z Playtime'em również i widzimy się wkrótce. Bye!